Hej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że udało się odespać sobie wikowy 24-godzinny streamy lepiej niż mi. Nie, no, przede może nie jest też tak źle, ale ten. Ale. Pamiętam, że jak się obudziłem na tego Sylwestra, to było tak tragicznie. Znaczy, jakiego Sylwestra? Przyzwyczajenie, że 24 godziny to Sylwester. Na ten 20, po tym 24 godziny, jak się obudziłem, to była taka tragedia. O jest. Pomyślałby ktoś, że jeżeli wstaje normalnie do roboty po podobnej ilości snu, to nie powinno być aż tak źle, ale ewidentnie było. Co myśmy ostatnio zrobili? Mieliśmy ten wielki zlot wszystkich tutaj. Dostaliśmy te śmieszne mantry, nie mantry, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ja musiałem, czy ja ich nie musiałem wykupywać? Nie ma. To musiałem je wykupywać, ale ten. Ale chyba to, co mam obecnie, jest ok. Hit miał mieć ognisto i Argila jeszcze swoje miałeś nauczyć. Nie, że mam kilka razy. Właśnie z nim potem południa, nie było też lepsze. Tam cały późny popołudnie wieczorem do drugiej w nocy. O Jezu. Ja bym tak nie potrafił chyba. Mam wrażenie. To jest ale kiedy WOR. Podejrzewam, że będzie dużo WOR na tym streamie. Ja bym chyba tak nie potrafił, że śpię po południu i potem wstaję w nocy. Znalazł siebie, jakbym poszedł spać gdzieś, nie wiem, o 18, to bym wstał koło 21 i potem nie mógł spać w nocy. Gdzie teraz jesteśmy? Ostatnio był wielki zlot w Sahasrara. I skończyliśmy na tym, praktycznie jak nam powiedzieli, że ej, słuchaj, możesz kupić sobie nowe manty. Znam prawdę człowieku ze znamieniem wodnej korony. W demonicznej formie jest podatne na logiczne ataki, nie ma co tego ukrywać. Analizowanie słabości przeciwnika pozwala przechylić zwycięstwa w wielu bitwach. Ostatnio była impreza Ranger. Tak. To jest dokładnie to, co było ostatnio. To jest wesołe, witam, witam. Więc jest to znak Atmy, co oznacza, że wszyscy jesteśmy demonami. Nie możecie mieć zwyczajnych demonów w drużynie, jeżeli wszyscy jesteście demonami, right? Zajdź mi drogi, idę znaleźć czarnowłosą kobietę. A co jeżeli ja się nie zgodzę na to, żeby czarnowłosa kobieta została odnaleziona? Coś się stało, czy nie? Hit, musimy wracać do kwatery głównej. Wracasz do kwatery głównej bez pytania? O co chodzi? Ale zdaje się, że ktoś może mieć jakiś interes w naszej kwaterze głównej. Komputer mi wysiadł, miga na czarny, no, co jakiś czas. Też mi się czasem tak zdarzało, ale to bardziej z tym. Bardziej mi migał konkretnie Simaps. Aniżeli komputer. Atma, moc demonów. Nasze plemię nie było jedyne, które już mało taką moc. Wszyscy są teraz demonami. Dobra, pójdźmy zobaczyć, co tam się zadziało, do czego jesteśmy potrzebni. Yep, wracajmy do siebie. Zobaczmy. Wszystko ok, wszystko gra? Szefie, udało ci doświadczyć szumu słonecznego w świątyni? Wiem, że odnosi się do słońca, ale nigdy go nie widziałem. Cześć, Petku. Przeżyłem teraz nic wyciągiem, po czym się jakim od 13 do 18 i wyciągnę na wieczorem, dzisiaj wstałem prawie o 10. No to i tak całkiem dobrze. Tak ma tak dobry są, tak to się zgadzam, to na pewno. Wyniki magii są oceniane przez świątynię karmy. Ocena jest zależna od tego, jak efektywnie wykonuje się akcje w trakcie walki. Masz wszystko na myśli. W walce świątynia liczy, ile minęło tur. Im mniej minęło tur, tym więcej magii dodawane jest do twojego pierścienia. A! Ja może kiedyś przeżyję 24. Ja mam wrażenie, że musiałbym sam rzeczywiście prowadzić się z 24 godziny, żeby go przeżyć. Czy to świątynia wysyła to światło?
czemu nie wysłali nam wezwania? Cześć, Biki. Jakby na tym był jakiś... No ja dlatego też tej koi powiedziałem, że ja do końca Eldena mogę siedzieć, ale jak zacznie się AC6, to no. Zwłaszcza, że chciałem żyć tego dnia. A AC6 mnie aż tak nie rejsuje. Pierwsza też o tym, ale czy chodzi o coś związanego z soczaną bossą dziewczyną? Być może, biorąc pod uwagę, że wszyscy na nią jakoś się zapatrzeni. Ten znak oznacza naszą nową skanę mocy, podobno. Chyba myślę, że nie widziałem nikogo z włosami takimi jak Sera. Jakoś mnie to zawsze bawi, że czarne, zwyczajne włosy? Jeszcze kolor naszych oczu, jej oczu, ale skąd to pochodzi? Pochodzi z Weibo Japonii, potwierdzone info. Bo w Japonii wszyscy mają czarne włosy, jak nie mają czarnych włosów, to są delikwentami. Czy jak tam się ładnie mówi. Chyba jestem nie w tym miejscu, co chciałem. Mogę zerknąć najwyżej, czy ten. Czy to się da jakoś otworzyć, ale chyba nie. Przez to nie przejdziemy. Ja nie wiem, co bym mógł sobie wrzucić na 24 godziny. Pół żartem powiem, że jakiś... uwaga, nigdy wcześniej. Znowu ten Megaman 24 godziny. Ile Megamanów dałoby się przejść 24 godziny i tyle? A, ten jedno. Zapomniałem, że to było przejście. Bardzo niż większa czasu spała. Aż tak dużo chyba nie było w trakcie, kiedy większa co się zeszła. Kiedy coś tym ona jest bardzo silny, ale nie radzę sobie dobrze z chłodem. Mam nadzieję, że nie ma ludzi, którzy zamarzają powietrzeć coś. Gdybym tylko miał jakieś takie ataki, to nie. Mamy następną nową opcję w terminalach karmy. Zgaduję, że chodzi o te manty. Możemy sobie manty zdobywać też w tym. W naszych terminalach. Cześć. Zrobić 24 godziny w tym, gdy był 24 godziny albo 18. O, ja bym zdecydowanie nie utrzymał tak długiego streama z piratów. Ja po jakichś 2 czy 3 godzinach piraty mam już takie dobra starczy. Ben i Star Wars to jedne serie, które się nie dają na 24 godziny. Nie wiem jak Command Mission albo Legends, bo w tej gry w ogóle nie grałem. Czy daje pan sobie sprawę, że świątynia szuka komórek? Można tam wymieniać komórki na Macę. Czym są komórki? Świątynia nie określiła, czym dokładnie są, ale te informacje nie są nam potrzebne. Czatuję tylko chwilę, bo jestem w światłach. Jak możesz jeździć i siedzieć na telefonie? Wiem, że jesteś na światłach, ale i tak. Wymienię na Macę u sprzedawcy, kiedy tylko je znajdziesz. A skąd bym wiedział, że to jest akurat komórka? To jest dużo lepsze pytanie. To jest takie... Idź szukać, jeszcze kompletnie nie wiemy czego, ale idź szukać. Udało mi się pożyć kilku przycinków takich zarządziło prawo. Niech to żeby łatwiejsi niż inni. X1X8, potem Z1, Z4, ZXZ, XA, R7, Z24 godziny. Ja bym chyba nie zrobił tego wszystkiego. Cześć, Edgecutterze. Komórki do Maca, komuś z telefonami. Właśnie pytanie, czy mają na myśli takie komórki, czy bardziej komórki biologiczne. Bo to ani jedno, ani drugie nie jest oczywiste w kontekście. Tutaj pewnie by wszystko było 16. Pytanie, ile by zajęło przejście tych. Ile by zajęło przejście jakiś X7, X8? Wielkie umysły myślą podobnie, widzę. If we want to know about Sarah, bring her to Nirvana. Is that all she had to say? Angel. I do not know this name. You truly remember nothing?
Nie, ja nic nie pamiętam. I'm very sorry. Nic nie szkodzi, amnezja to nic złego. Atma, child of purgatory? Now what do we do? Musimy się udać do Nirwany, I guess. I kosz zależy od Nothing's changed. We'll crush the other tribes and reach Nirvana by using this new power. I have no objections. Our goal remains the same. Czy sugerujesz, najlepiej? Sarah's dead. Najlepiej się sprzedaje rzeczy po prostu biegając w kółko? I be normal. I'll do anything to find a cure for this curse. Na to już chyba za późno. It is decided. Allow me to propose a plan. No dobrze, jaki masz mądry plan, kolego? Pamiętajcie, wysłuchać planu zawsze można. To, czy się do niego zastosujemy, to zupełnie inna sprawa. As we are aware, there is only one way to reach Nirvana. That is to defeat the five other ruling tribes. And present ourselves to the temple. Kalma temple. The largest tribe, the brutes, is presently struggling against the wolves. It is unclear whether the solids or Maribel pose the next greatest threat. As for us, though we defeated the vanguards, we are severely lacking in manpower. Who cares? We'll devour them one by one. Easier said than done. To zdecydowanie brzmi za łatwo. If we feign an alliance with one of the weaker tribes and defeat their rival, we can then crush them afterward. Nie no, śmieję się, że Kalma Temple. Wiem, że to karma, ale... You mean we're going to side with our enemy? Until now, the tribes have relied solely on their own strength and resources. But an inflexible mind limits one's strategic options. So our enemy's enemy is our friend? You've certainly changed. You are the ones who have changed. Your emotions have clearly become unstable. I do not comprehend. What about Sarah then? I think. I'm sure everyone's hot on her trail by now. Cielo and I shall remain here. No one knows of her whereabouts. Jeszcze. Hereafter, we should institute a policy of silence regarding Sarah's existence. What is our leader's decision? Po co kogokolwiek zadać? You're too naive. Kill them before they kill us. First, we head to the Maribel's territory. Jak na to, że mamy 2 godziny pierwszej gry? But the individual members are weak. To jest dość dużo wyborów póki co. It is advantageous for them to accept us, and defeating them will not pose a problem. Samuraju, boję się, jak to napisałeś. Czy powinienem się bać? Czy powinienem wczytać grę i poprawić swoją decyzję? Podjąłem decyzję, jeżeli umrę, to już nigdy nie będę normalna. Ale jeżeli umrzesz, to będziesz miała... Co nie, nie będzie miała żadnych problemów, jeżeli umrze, I guess. Jest okej, po prostu to chyba imię głowa. Bo w tej grze nic nie zmieniają. Czy to jest coś na zasadzie, że jeżeli masz zapis, to możesz go importować do DDS-a 2 i tam mają wpływ? Tylko żebyśmy byli razem. Proszę, nie obcinaj niczego niebezpiecznego. Mniej więcej, doskonale. Gdyby sercu nie było, to gier bym nie zażarł.
Jeżeli to pomoże serze, to mi to nie przeszkadza. Zabijeś dobrą. Na co wpływa to, czy coś jest dobrą, czy złą? Boję się zapytać. Anioł, nie wiem, czy nic nie ma, ale nie powinno. Bardzo ciąży mi to na głowie. Cześć, Sera. Jeszcze trochę i zadbam o to, żeby się odczekała sobie spełnia. Znowu ten mega... fonie. Śmiałem się, że 24 godziny Steam z Megamanów, ale oj nie. Pamiętam, jak to ostatnio się skończyło. Tak, tylko tym razem nie z klasyków, tylko takich samolepi. Są z X-ów, Zer. Co może pójść nie tak? Cześć, Tate. No dobrze. Sorry, klasyk X-ów. No znalazł się, to byś to zrobił. Ja w siebie nie wierzę zdecydowanie. Tyle mogę ci powiedzieć tak na szybko. Wejście 4. No, ale nie będę szedł dużo szybciej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja by nie uważał, że Malenia to jest jakiś bardzo trudny boss. A na pewno jest mniej frustrujący niż inny boss na M. Zasuwajmy do manipury. DLC ma mało frustrujących bossów. Wszystkie wyścigane fangame Mega Many, w nie grałeś. Ciekawe, ile by zeszło na ten X Command Mission. Ja nie hejcę Dancing Leona. Jedna z tych wieś. Bo nie była seria. How else could you have made it this far? So then, you're the same as us. Not just me. Nearly all of us have changed. Soon everyone in the junkyard will be this way. The war will escalate. God has cursed us all. What's cursed? Who is this God? I do not know. The thought appeared in my mind. Anioł objawił mi we śnie. Are you sad? What is sad? Takie miejsce, gdzie zasnął wota. You just seem that way. Many of us have died due to this unexplained power. If my reaction is sad, then yes, I am sad. Głos ma bardzo mało zaemocjonowany. To na pewno. Interesting. But first of all, you must prove that you are worthy of fighting alongside the Maribel. No, w jaki sposób? Wait, Janana! The tribe is hungry. Jest to jeden ze sojów w historii sojów. If you can survive. Nie będę kłamał. A tutaj chłop dosłownie Joker. Ciekawe, czy będzie też Jokera odwalał. Dobra, jesteśmy w Manipurze i musimy pewnie... Znają, że się trzeba będzie się przebić do Jinany. A jeżeli was pokonamy, to Maribel będzie kontrolować 3 regiony. No tak, no w sumie my mamy Vanguardów, to oni by też przejęli Vanguardów. Czy Maguna jako swój nose za special? Co im przypomina w sumie? Że... Ja przynajmniej w teorii miałem amunicję. I wciąż nie wiem, co ona dokładnie robi w tej grze.
pomijam też fakt, że inne moje postacie mają zwykłe pociski. No już w swoim czasie, pewnie tak. SP items, special items, no dobrze. Chcę zobaczyć nasze umiejętności? Świetnie, pokażę je, to jest bardzo bliska. Większe obrażenia na Gunę. Jakoś ściągę zapominam, że tej Gunę jest rzeczą, powiem szczerze. Nie, przybyliśmy tu walczyć. Musimy udowodnić te Gina, nie? The Twist, będziemy walczyć dosłownie z każdym. Odejście teraz albo umrzecie. A czy zdarzyliście, że to wy umrzecie? W ludzkich formach. Opłaca się tutaj, mogę używać ludzkich form. Bo póki to ta gra ewidentnie nie dawała mi powodu, żeby używać ludzkich form kiedykolwiek. Jeżeli chodzi o combat. Znaczy nie dziwię się, jeżeli będą jakieś takie momenty, gdzie używanie demonicznych form niekoniecznie jest na miejscu. Okej, to jest 27 dungeonów. Chcę jeszcze zerknąć na zewnątrz. Pamiętaj, w optymalnych warunkach ludzie by speedrunem, więc na pewno nie zajęłby aż tyle. O, ale nie ma fireblocka na pierwszego bossa, więc tego sobie wchodzi w ludzką formę i spamuje bez hit. Okej. Bo jako zmień demoniczna forma też słabości zmienia. Revival Gem. Bardzo dziwne uczucie, kiedy mogę normalnie, swobodnie kamerę obracać. Doskonale. To jest przydatne akurat. Raczej to jest tylko ta. To jest tylko skrzynka. Chyba, że... Nie, to jest zablokowane. X16, no... Też mi się tak wydaje. Pierwsze 3X przy porządnym ogarnięciu da się w pewnie jakieś 3-4 godziny. Ja wiem, że speedany robił szybciej, ale przy takim naszym porządnym ogarnięciu. X4 raczej też to jest jakieś godzina, półtorej. X5, jeżeli jesteś zdesperowany, to da się zrobić pewnie jeszcze szybciej, bo wystrzeliwujesz bardzo szybko rzeczy i lecisz tak szybko do Sigma, jak się da. Cześć, Karka. A X6? Co, zdobywasz 0 i idziesz do Gate'a XD? To byłem. Teraz spróbujmy wejść tym głównym wejściem, I guess. X6, 15. Aż poczułem się sprowokowany. Dajcie mi chwilę. Idę zobaczyć. Ja zapomniałem, że na tej... Że na speedrun.com trzeba wpisywać... Mega Spacja Man, bo inaczej nie załapię. O, ale ładny czas jest w Mega Man X6. Bardzo mi się podoba, jak idiotyczna różnica jest, jeżeli chodzi o IRL time i in-game time. Mam na myśli... IRL time jest pół godziny. In-game time jest 12,5 minuty. Żeby nie było any percent easy. Mamy głodne spojrzenia zewsząd. Jestem pewien, że nikt się nas nie rzuci. Chyba sobie dłuższego czasu. Znaczy, ja wiem, tylko jestem przyzwyczajony, że zazwyczaj przecież Mega Man to i tak ci załapie. Więc kiedy nie ma takiej możliwości, to trochę... DDS jest na PS2, tak, zgadza się. Wezmę sobie manę, no a sobie wszystkie osoby odnowię. Bo miałem tego mniej niż myślałem. Przyjazd do nowego mieszkania część rzeczy, powiem wam, że nie wiedziałem, że masz. A to zawsze tak jest. Ci się wydaje, że nie masz ich aż tyle, a potem jak zaczniesz to przypakowywać, to ci nagle wychodzą z szafy. Charakterystyczny dla...
Nie wiem, czy nie da się tego jakoś wyłączyć, jeżeli się emuluje gę. Kiedy wykorzysta się słabości, przeciwnicy mogą stać się przerażeni i używa ich wtedy umiejętności polowania, dostanie za to więcej AP, jeżeli przerażony przeciwnik zostanie zjedzony. Umiejętności polowania można nauczyć się z mantr w terminalach karmy. I czy one są zawsze do spacji, czy Mega Man bez? Nie zawsze chyba. Nie dało się w tej grze sprawdzić, jakie to miało słabości, right? Bo zdążyłem już niestety pozapominać o dominach. Never mind. Okej, on był na ogień podatny. Ty nie masz dosłownie żadnych. Lop. Myślę, bo to chyba... Właśnie, wydaje mi się, że to jest taki mój, że z reguły tak, ale że nie zawsze. Ale my... Don't at me, jak to mówię, klasyk. Czy moja wspaniała przyjaciółka Argila się kiedykolwiek nauczy do końca tej swojej manty, czy nie? Czy wymagam za dużo? Znaczy ja wiem, z czego to wynika i w ogóle nie kojarzę. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że ten, że w MM1 mieli bez spacji, ale może ten... ale może mi się jebie teraz. Znaleźliśmy komórkę błędu i jest substancja, której szuka świątynia i będziemy mogli odsprzedać. A mogę zaczęła, żeby skończyć. Miała jakieś 80% paska. Będzie mnie boleć pewnie ta mana. Ktoś tak czuje? Nie mam manadżej, nie mam manadżej. Strzelę sobie buchów tego. Powinien to zrobić. Albo i nie. Czy ja pożałuję swojej decyzji? Nie powinienem raczej ich żałować, ale to mnie to boli. Te góle są dość bolesne, zauważyłem. A zacząłem Sleep Panic, czyli tak nie jestem w stanie sobie pozbyć się poisona w tej chwili. To jest lekko niefaltowne. A poison z kolei jest dość mocny. Master, nice. Tera, Void Earth. Trzeba się mieć przyzwyczaić, czy mamy dodatkowe żywioły. Czy poison schodzi po walce? Oczywiście, że nie. Mam parę dispoizonów. Mam parę dispoizonów, ale nie wiem, czy nie chcę po prostu skoczyć do punktu leczniczego. Z tym Adam Counter Rate'em, co się da się zastanawiać nad tym. Bo mam wrażenie, że może to być lekko nieoptymalne. Empusji. Hit lecze. Edward, to DIA jest silne, jak na to, że to początek G. Tak mówi o tym, że przeciwnicy mogą się bać i w ogóle, ale póki co to za szybko ich zabijam. Von Vermilion, witam. Poison, przestań. Jak mocno jest ten poison? Nie aż tak, powinienem zdążyć. Dzisiaj bym mądry grałem w gry przed Simem. Ja na przykład dzisiaj nie grałem w gry przed Simem. Pomimo, że mówiłem sobie, że tak, odpalę sobie, to ja sobie dzisiaj przysięgam.
I skończyło się jak zawsze. Jakoś nigdy nie potrafię znaleźć na tyle czasu, żeby ten... Żeby odpalić sobie takie tresy. Ja dzisiaj grałem DS1. Oh my. Okej, kolega się boi. Jestem idiotą, by the way. I właśnie sobie o tym przypomniałem. Weź go, wiesz co? Bo zdałem sobie sprawę, że jak już byłem w terminalu, to powinienem był zmienić mantę. Get mantra. Get mantra. Co masz dalej z tych ziemiomagicznych? Matera i Airbus. DS7 mnie przekonało. Powiedziałbym coś, ale nie powinienem. Diapata Analyze. Element Inducing. Ech. Na to mnie nie stać. Czym jest Akedi, Jezu? Gdy? I guess. Graveyard z Gaysordem da się w miarę rozsądnie przejść, I guess. Wezmę sobie ten. O. Ja miałem dość dużo godzin w Nino Kuni 1. Nie jest to gra zła, ale jednocześnie pętla gameplayowa nie jest jakaś bardzo ambitna. No, jedna rzecz kiedyś nauczyłem, jeżeli chodzi o platformy Wavemana, to że one istnieją tylko z Magnet Beamem i nie wchodzi w grę w ogóle robienie ich jakkolwiek inaczej. I mówię to w 100% serio w tym momencie. Co ja tu mogę inspektować? Dla mamy psędze. Co ja inspektuję? Ha? Jaka kurwa brama? A, okej. Okay. Czemu ja to mogę stąd inspektować? Znaczy, to po prostu dziwnie wyglądało, że ja to mogę z dołu inspektować. Stąd moje zdziwienie. Znowu jestem zjebany, kto by się spodziewał? Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tych mechanik. Ale zaraz naprawię chyba. A nie osobuję umiejętności dla Argini. Przynajmniej są tak bangla w walkach. Ty masz, czego nie zrobiłem. O tyle dobrze, że mogę te zajść tutaj. Jeżeli dobrze... nie, tu tylko se. Czy ja mogę mieć na 4 umiejętności tylko, czy ja to źle rozumiem? O mój Boże, ja mogę mieć tylko 4 umiejętności na raz. O mój Boże, to będzie okrutne. Czyli, że będzie mnie to mocno... Okej, czyli pewnie tak jak w SNT5, że wraz z postępami fabule odblokowujesz nowe floty. Mabufu, odkryto nową kombinację, mikronowa, nowa kombinacja. Zależnie od umiejętności, jakie mają członkowie drużyny, mogą być wykonane potężne ataki łączone. Wymaga to jednej ikony tury za każdego członka, który będzie miał atak. Aby wybrać jeden z kontaktów, wybierz kombo z menu barówki. Kombo ma buffo albo mikronowa.
Synchronowa wymaga wszystkich trzech, dobrze widzę? Jest to 5 many pewnie od wszystkich i zadaje Almighty. A. Nie jest to jakieś bardzo optymalne. A gadżu do niektórych encounterów może być spoko. Jeżeli mamy jakąś taką dużą grupkę przeciwników, którzy mają różne słabości, to wtedy taka mikronowa może być całkiem spoko. Brama jest zamknięta. A tu mamy krzynkę. Zastanawiam się nad jedną rzeczą w sumie. Czy to jest kwestia tego, jak mi się dobrze emuluje tę grę, czy ta mapa tak wygląda normalnie, że nie ma krawędzi na niej? Bo kojarzy mi się, że Nocturne miał podobny problem i też mi się wydaje, że to była kwestia emulatora, a nie kwestia gry. Materen, nowe combo. Matera, more like patera. Era. O. Au, au, au. Au, au, au. Szemceń. Patera daje, nie mów tak. Proszę, nie mów tak. Ten teraz powiem, czy chcesz... się tylko singlet, tylko przerówki, czy zajmę sobie białe sloty. A gadżę, jeżeli tutaj masz takie możliwości, to jest to trochę rozwiązywane, ale jednocześnie... jeżeli dobrze rozumiem, taki mabuf wymaga użycia dwóch tur, że tak to ujmę, więc to też nie jest do końca optymalne. Ty jesteś blob. Blob się boi. Weź, mogę cię, wiesz? Nice. Ja mam sposobność, to by się zmieniało w połówki. I guess. A zazwyczaj jest tak, że ta druga osoba i tak by nie walnęła słabością. Więc pewnie jakiś to sens ma. Przy czym nie do końca mi się podoba, że to jest jakiś mabufu po prostu, czyli umiejętność, którą i tak byś miał. Generalnie. Słychać szepty. W końcu jest to nasze jedzenie. Lem. Możemy sobie bramę aktywować. Brama 01. Nice. Czy tu się da spaść? Teraz zobaczę. No bo są bossa i coraz cenniejsze. Przynajmniej tyle dobrze. Teraz. Dawały raczej nie zabiję. Ale nie zabiją. A nie mam innych handskim obecnie. Unlucky odrobinę, ale zdaję sobie sprawę, że serc nie jest jakiś bardzo silny fizycznie. Zrobię na razie tak i się wyleczę się na wszelki wypadek. Zaszkodzić mi, raczej nie zaszkodzi. Co mam przewodnik single target cover bez większego antoku slota, I guess. Tamta obecność zniknęła. Czy ja sobie tą manę zanim dojdę za czegokolwiek? Widmę manę i sam się wyleczył, to też. What do you mean? Attack failed. Ja zazwyczaj sobie bardzo nie patrzę na metę, chyba że gra naprawdę jest jakaś bardzo trudna. Wiem, nie mówi się takich rzeczy, przepraszam samego siebie za jakieś 2 godziny. Taka póki co nie jest jakaś aż tak trudna, żebym się przejmował metą.
i w tym momencie wskakuje bardzo dużo XDD na raz. To właśnie panuje, dziękuję, szanuję i doceniam. Czy ja mogę zdewolować? Zapraszam magię, potem zacząłem co robić fizyczne lepiej. Bilda magiczna da się spokojnie przejść grę. Jak to też nie powiedziałbym, że jakoś bardzo straciłeś. Szczerze mówiąc. Jasne, nie jest to kompletne memowanie na zasadzie a jebne sobie fly kuglem we wszystko i będę miał wyjebane, bo... fly kugel ignoruje w dużej mierze resistę. Aktywna komórka. Mówię, jakoś nie odczułem tego aż tak bardzo, że ten build magiczny mnie jakoś dotwierał. No, kto na ślepo na hardzie. I could never. Nie, czekaj. Ogólnie mam wrażenie, że w dużej części SNTK-u. Te fizyczne bildy są generalnie silniejsze. Pierwotna JP-only wersja, która ma 5 zakończeń, jest na nowo me... What? Wait, what? Czy ja coś przestałem? Oczy, jestem też szczerze miał Fintus itd., więc miałeś 5 zakończeń. Tam dojdzie wersja, jaka poszła na zachód, ma tylko co Vimon. W sensie, czek. Przecież SMT3 nie miało samego The Demon Endingu. Chyba, że nie rozumiem, o co ci chodzi w tej chwili. Nie wykluczam, że nie rozumiem, o co ci chodzi. Chyba, że chodzi ci o to, że jako, że to jest True Ending, to że to jest jedyny słuszny. A, okej. Już się bałem, że coś mnie bardzo mocno ominęło. I miałem takie... Wait a minute. Te mamy drzwi. Ambush. Ambush good night. Odkryliśmy nowy combo crossfire. Widzimy szarmowali swan enemy. Zobaczmy. O! To kwestia, że jesteśmy w ludzkiej formie, czy... O Boże. Zastanawiam się, czy to kwestia tego, że jesteśmy w ludzkiej formie, czy... że ambush, że jest trochę inny motyw był. Fire shot. Oni byli podatni na ogień, right? Nice. Jeden skóry się boi. Weź. Na wczoraj wypadek serca uleczę. Nie jestem pewien, czy ta gra ma najlepszy design pod tytułem jeżeli to tak umrze, to kończysz grę. Więc... wolę nie ryzykować. Nie umarłbym, ale nie byłoby jakoś super daleko od tego. A?
Grenade, fire gunner's enemy. Excuse me. To jest jedna z tych sytuacji, na zasadzie wiem co gra ma na myśli, ale what the fuck. Do tego możesz nie... Okej, czyli domyślam się, że mogę się potencjalnie wyjebać po targiem w takim razie. W maj na trzy to... No, który... Czekaj. Czy chodzi się o combo ruchy? Bo nie jestem pewien o której części teraz mówisz, Biki. O combo ruchach, czy o... tym, że to tak nie może umrzeć? O combo ruchy. Mainline. SMT5, I guess. Vengeance. Znaczy, wiem, że to jest nieco inna kategoria combo ruchów, jak mówię, SMT5, tak? Bo to jest tak samo jak Fusion Spale w Personie 3. Proszę, tej piersi. I to jak jest pyszny. Będę smakować jej nogi. Znaczy, domyślam się, że to jest rozróżnienie, że mamy combo skille, które wymagają paru członków drużyny i combo skille, które wymagają... Dajmy na to z jednej osoby, żeby miała parę tam. Parę jakichś person czy coś w tym deseń. Że to jest to rozróżnienie. No bo tak to mówię, mamy Fusion Spell, na przykład w Personie 3 albo w Reloadzie. Mamy te Magatsuki Skille Vengeance, które też się odpala tak naprawdę. Akcją jednej postaci i są combo takie jak tutaj albo w Personie 2, więc I guess, że tak na to można patrzeć. Odważne racje. Bo tak to też mi nic nie przychodzi do głowy. Z jakichś takich właśnie combo rzeczy. Zobaczę jak tam moje hapeki. Hit ma relatywnie niewiele many, ale raczej pewnie więcej da się radę. Embryon! Chcecie walczyć się z najmniejszym solidą? Nie czaję tego. Bardziej na połogu, gdyś Daino smakowie swoich pysznych ciał. Tak. To do mieszkania tej pory nie miałem za bardzo problemu. Nie ma, żeby ten was na 67. Całkiem rozsądnie. Przy czym podejrzewam, że na limacze już miałeś ten dużo lepszy zestaw Pokemonów, które mogłeś mieć. Rozumiesz już? Będzie lepiej, jeżeli nie pomożecie. Tak, rozumiem. Tak budują, uważajcie na siebie. I nie mogę was zaatakować. Jak się zmieni na szakla, gdy on ma Buster Set, zawsze idzie Rain Dance. Ha! Enko zmienia na... Oh my! Gdzie nawet czeka przybranie czwartej, uważaj na siebie, każdy głoduje. No dobrze. I ten Sandstorm i tak powinien być miarę wytrzymały chyba. Czy tamta gena jeszcze nie miała tej mechaniki, że Sandstorm zwiększa oficjalną obronę? Czy to dopiero czwartej czy późniejszej było? Yeah.
Rajdon i Golem to stało pokus. Golem jeszcze nie brzmi aż tak źle. Rajdon... Aż też, wiesz. W sumie oba nie brzmią aż tak źle, ale oba nie brzmią jak ten super. Później dali, okej. Moje właśnie nie byłem pewien, czy to była jakaś... Czy to nie była jakaś, dajmy na to, czwarta, piąta gena? Że Kadena przyszedł duchowym Pokemonem, o jedno, to im przypomina, że Zoroark to jest jedna z nielicznych sensownych strategii na ulicę Nekrozna. Aczkolwiek też ja się zawsze baję, że... baję. Ja się zawsze śmieję, że ulicę Nekrozna to jest coś, co jeżeli ktoś robi na ślepo, to nie ma prawa przewidzieć tego, co tam się stanie. Albo Focus Sash Endeavor. Jasne, to są jakieś takie wybryki, ale moje... Dla mnie to jest jedna z tych rzeczy, gdzie nie widzę po prostu, jak ktoś robiąc to na ślepo byłby w stanie to odkryć. I nie stracić żadnego Pokemona przede wszystkim. Jaki jest sensowny Pokemon, który... nie dostaje super efektów od żadnego ruchu na kazmę. Metagross? Zresztą nie wiem, czy Metagross nie rezistuje wszystkiego. Bo sama ulica Necroz ma Psychic, ma Rock, ma Dragon. Gdzie ja powinienem iść? Powinienem się leżeć chyba. Efekt, na to patrzę. Bo trochę mało many to mam. Nice, ładny typ. Nie pamiętam, jaki czwarty ruch miał Necrozma. W tej chwili. Ja tu chciałem zejść na dół, czy... przy tej drugiej drabince. Tutaj mogę zejść na dół, okej. Tu na dół i stąd. Właśnie pytanie, czy ja dam radę to przejść na raz, czy powinien wyłuszać na razie. Najwyżej sobie odrobinę podlewolejemy, zwłaszcza, że z tego co widzę, tutaj dość sporo jednak mamy jakiegoś takiego pola do grindowania, jeżeli chodzi o umiejętności. Ja właśnie nigdy nie przeszedłem podstawki i uznałem, że w takim razie może będzie lepiej jak... Co ty do mnie kurwa powiedziałeś? What do you mean, Terra Dyne? Halo? Najgorsze jest to, że absolutnie nie jestem w stanie uwierzyć, że Atlus byłby w stanie tutaj stwierdzić. Ej, chcesz dostać skill na 10 poziomie? O mój Boże. Pożałuję tego. Ej, to jego stałeś, pomimo że on sam ma te daj. O, ciekawe. No ale mówię, tak generalnie ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś na ślepo nie stracił ani jednego Pokemona na ulicę Nekrozmy. Ten wariant też mi się tak wydaje, też to ktoś to wcześniej mówił. Ojej, co im przypomina, jak była walka z Loversami. To było z Loversami, czy z... Nie, to byli Loversi. Takich Steeler tego. No, czyli mówię, no praktycznie jakiś Bronzong albo Metagross. Bo z tego pamiętam, Belduma się dało w tamtym momencie mieć. O mój święty Boże. Ten Random Encounter ich nie zabije. Thank you.
Mamy jakieś dwa smogi, potem jakieś kamienie. Czekaj, kto tam był? Czemu te co tak wytrzymała? Jedna peta uciekła, druga peta uciekła, doskonale. Zaraz mam raz jakim tempie. Jak daleko jest stąd do... Zdjęcie robię, aby się... Nie będę kłamał, już nie pamiętam. To tylko dużo świadczy o 8 genie. Zaludony... O ja pierdolę. Nie chciałem strzelać. Ja tylko pożałuję pewnie. Znaczy dużo tych ambuszy mi się zaczęło trafiać. Okej, z budową. A jest shotnowa kombinacja. A jest mi chyba nic nie dawał. Zmieńcie się przez... Bo nie chcę się wyjebać przez to, że nie jestem zmieniony. Nie wykluczam, że będą jakieś walki, gdzie będę chciał nie być zmieniony, ale póki co ich nie było. Daj, tam na spokojnie czoło czapkę i taka opara skóra. On naprawdę miał aż ty... Jezu. Aż i te zerknę, co on tam miał takiego, bo nie kojarzę, bo on miał aż tak rozjebany skład. Sanda Konda Fagon i budynek. Okej, to rzeczywiście. Na każdym szkole stalowego działa. I guess. Au. Ależ te skurwy syny mnie bolą. Nie zabij tego. Właśnie, ty możesz. Czy mogę proszę wejść do budynku leczącego? Ja nie dobiegnę do niego. Nie ma chuja, że nie do niego dobieg. Człowiek stalowego. Jedu. Z jednej strony działa człowiek stalowego, z drugiej strony chciałbyś pewnie ten. Chciałbyś pewnie mieć. No coś, co ma podwójny rezist na psychiczne. Biorąc pod uwagę, że staby i w ogóle. A? Jedna rzecz, póki co mnie trochę boli, to jednak ten candidate. Do lokalu Metagross. No właśnie dlatego mówię, że kojarzyłem, że też Metagrossa dało się mieć wtedy teoretycznie. Bo Beldum był rzeczą w tej grze. Jak robię Jen pod te panie motywy, to jest chyba bardzo kiepskie. Takich ja się zawsze śmieję, bo ja dużo Pokémon Go gram. I tam są członkowie zespołu R, którzy przed walką mówią ci, jakiego typu Pokémonu będą używać. Więc za każdym razem, jak trafia się Rocket, który ma... Najgorsi Rocketowie to Poison, Dark i Flying. To jest chyba najgorsze, co istnieje w tej grze. Nie ten klawisz. Ja tędy szedłem, czy ja szedłem wcześniej? A zobaczymy.
Nie, hit, nie umieraj. Generalnie z Poisonami i Derkami jest ten problem, że często mieszają te typy między sobą, a Poison i Derk bardzo potężnie kryją swoje słabości nawzajem. Człowiek sobie myśli, no dobra, mamy tutaj Dark Rocketa, to wezmę sobie Fighting Pokémony. Ho, no, no, Poison Dark. Tutaj duchowy lider, jedyny duchowy pokies post game, to prawda. Ale tu był zamknięty na razie, right, right, right. Czyli na razie, czemu wciąż chciałem ten przycisk, muszę iść na górę. Druga generacja ogólnie ma ten problem, że wszystko jest bardzo potężnie schowane w kanto. Walka nie była. Była, ale na Poison nie była. Jedyną słabością Poison Darków są Grand Ataki. Czyli jeżeli widzisz, że Rocket ma tego, jeżeli Rocket ma Darki, to nie będziesz raczej preemptywnie brać Grand Pokémonów. To jest ten problem. Bo w drugą stronę oczywiście, że da się to usprawiedliwić jakoś. Że jeżeli widzisz kogoś, kto ma Poison, to bierzesz Groundy. Ale Earthquake jest za... nie w Pogo, gdzie twoje Pokémony mogą mieć dwa ataki. I zazwyczaj to też nie jest tak, że masz duży moveset. Zazwyczaj Pokémony mają jakieś 6-7 ruchów na krzyż, których się mogą nauczyć w sumie. Airball, no Pogo na szczęście nie ma przedmiotów. Ani Abilii, tak jest, to się uproszczona wersja. Samo jak teoretycznie przecież jest Pokémon, który nie ma słabości raid, bo ability jest bardzo zbalansowana. Ile jest Pokémonów, które obecnie nie mają słabości? Jeden? Nie licząc taksowanych jakiś. Zakładając, że przeciwnik nie ma Mold Breakera i nic podobnego. Fairy był Spiritomb, no właśnie wiem, Spiritomb i Sableye. O, możemy mieć 6 umiejętności, nice. Przyda mi się, jak już będę miał 6 umiejętności. Ta. I tu prosto, tym razem. Brązong przed szóstą geną miał ten śmieszny motyw, pamiętam, że nie wiedziałeś, kto ma słabość. O kurwa, kryt. Z umiejętnością tego, ile chcesz, mi właśnie chodziło. I zastanawiałem się po prostu, czy jest coś jeszcze, ale nie wydaje mi się. Ambusze są trochę niepokojące, nie będę kłamał. Ghost Mode może zadać dobitkę, bo tylko Dark. To prawda. I... dwa immunity? Nano... trzy immunity. Nano more ghosty fighting. Zawsze zapominam, że ten zadatek istnieje.
Bo ogólnie jakoś hiszpański film bardzo nie kojarzę. Small Calma. Między małymi można się było teleportować tylko do dużego, a nie w drugą stronę, prawda? To nie jest tak, że mogłem się tutaj ogarnąć z powrotem do tego. Okej. Wolałem się upewnić, żeby nie zaliczyć głupiego. Czyli to jest bardziej taki save point, a nie ten. Ognistym pokiem dało się zdobyć typ gwiazdka. Był jakiś atak, który sprawiał, że fire typ się wypalał chyba? I on wtedy gubił swój typing? Jeżeli to był jedyny typing, to zostawał bez typu. Lightfire. No dobrze. Na szczęście to tylko fire. Czemu chce mi te nowe na nich? Podaję ich tak dużo. Nice. O mój Boże, to buffy. Oh no, he got the buffs. He got the buffs. Nevermind. Było to szybkie. Nic nie inne jeszcze istnieje. To też prawda. No buffu, white post. Nice. Co tak świeży? Że czuję większy głód. Czemu wszyscy tutaj chcą wszystkich zjadać? Czy ja mam jakąś sensowną mantę do wykupienia? To jest pytanie. Serfiątko. Jak Samantha została dana do siatki, Angel ma... Bo jest miotem? Jak to Death Magic, czyli zupełnie mudo. W której geny grałeś PvP? Bardzo dawno grałem PvP, jak jeszcze piątej nie było. Angel machamy ta runda. Ta runda brzmi kusząco, nie będę kłamał. Ale nie jestem pewien, czy jest tego warte. Zwłaszcza, że ten, że fama i mudo w tej grze raczej nie działają tak jak w dalszych. Drugie sąd, te nie wydaje, że się odblokowują. Tak? Ja się boję tego drzewka trochę. To pewnie dychę kosztuje. To jest Buffalo Fertify Sleeple. Level Hardza, tu jest Fit Friendly Venom Funk Ninja Smana. Szkoda, że nie da się zobaczyć, co dany skill robi, zanim się kupi. Będziemy robić? Jeszcze nie wiem. Na razie przechodzę do tak najlepiej, jak tylko się da. Więc będę chciał zobaczyć potem co najwyżej. Przerzucać na razie chyba na Dragon Mantę. Wszystkie buffy, są te nic, co się odchamy zaczyna. To brzmi jak coś, co ktoś będzie musiał dostać w takim razie. Proszę, weź sobie ma buffu i weź sobie ice boost. I zapiszę na wszelki wypadek, bo chyba nie zapisywałem po zakupach. Dut, motherfucker. Dobrze, teraz standardowe zgadywanie. Na to w tej grze są podatne odruchy. Ewidentnie nie na ogień. I nie na ziemię.
Aha. Opływa. O Boże, opływa. Nie są też na lód podatne. To bolało dużo bardziej niż myślałem, że to boli. Nie, no nie jesteśmy aż tak bardzo na ten. Znaczy nie biją. A racji jeszcze trochę mam. Niebieska ściana, nie mogę przed nią przejść. Zastanawiam się, czy te niebieskie ściany się albo kowy jakoś progresem fabularnym, czy trzeba coś mieć, czy jeszcze jakoś inaczej, ale to pewnie się wyjaśni w pewnym momencie. Dobra, jeden, no to czy też nic nie takiego złego? Wiem, że do czasu, ale na razie nie jest niczym złym. Przynajmniej jedno tu odszedł. Ta komóreczka. Jest to komórka aktywna. Zastanawiam się, żeśmy obuchły i za safe, że nie byłoby to najjasniejsze, co dzisiaj zrobiłem. Bo wydaje mi się, że te impulsy mogą być kompletnie odporne. What do you mean? Pomocy, brzusia mnie boli. Mam filfi brzuszek. I oczywiście nie mogę stoić, co to sobie będę. Ej. Ej, gdy. Oh god. Dizek. Tak zwany paracetamol. Było ich więcej niż myślałem, ale i tak wyszło. Okej, okay, kolejny, który ma 6 skilli. Ja bardzo będę żałował tego, że zużyłem ostatnie disake. Pewnie bardzo. Nieważne. Mamy dwie paszcze, czyli mamy dwa... Jedno nie implikuje drugiego. O mój Boże, zapomniałem, że przecież normalnie Rakukaja działa na wszystkich, tylko w tej bardzo dobrej grze jest single target. Mogę być odrobinę słone, nie przejmuj się mną. Single Refill Weapon Time w Mega Manie, a to też jest rzeczą w sumie. Ja tak o tym wspominasz. Mini Terminal. Tak, każdy nasz kit target, tymczasem personal, tymczasem SMT5. SMT5 łączy wszystkie najgorsze części systemem buffów.
Ale wtedy zjem blobka. I nawet nie brzuch się nie boli po blobku. Nice. Podaję, że patrzmienie demonowni kosztuje reakcji. Coś mi świta. I to też brzmi jak idealny sposób na to, żeby twój product miał jakieś 20 tur. Boję się tej walki. Przynajmniej kryty sensownie weszły, I guess. O, teraz to dwa kilka rody na HB jakiego skupiasz sobie swego... O nie! Brzmi zbalansowanie. Aj, co dam ci pobić w jedną turę? Dużo lepiej niż myślałem. To brzmi jak dobra zabawa. Nie powiedzieli jej przeciwnicy. Save 6. O mój Boże. Jaka jest szansa, że ucieknę? Za niska pewnie. Ja się boję tej walki. No well. Spróbujmy tak. Patera? Popisałbym mi dosłowne patera. A mam prośbę, weź go wylecz. Nie chciałem pasa, ale niech będzie. Chciałem mam bo położyć, ale w sumie coś byłem. Dut, motherfucker. Teraz mogę już na auto polecieć. A, 11. I chyba zagonka się nauczył. Albo mi się przewidziało. Jak długo mi teraz je wystarczą, bo dość szybko się przed niej przebijam, mam wrażenie. Jeden expa, oh no. Czemu mi to robicie? Tylko nie jeden expa. Czaka dopy. O, czaka dopy mi się mogło przydać akurat. Czaka dopy też to jeden z tych magicznych przedmiotów, których zawsze mam dużo, bo ich nie wykorzystuję, bo się boję, że będą mi potrzebne. To świetne. No wasze, jeżeli ktoś nie lubi sobie jakś tak układać strategię, minmaxować i tak dalej, to wtedy na pewno są naprawdę fajne. Przyjacielu mój najdroższy. Void Force. Zan zamiast Give Hour.
A, teraz weź to samo, tak? Ale czy można za osobę? Też jest to opcja. Zlota 3. Myślałem, że będą już żarciem. Nie są tak sobie jak myśleliśmy. Tam wszyscy mają nas takie wysokie mniemanie. 40 tysięcy plusów. Dlaczego taka jest? A-a. I na co ci tyle szans nakryta? Oho. To tak poszedł spać. To tak się obudził. Ale trochę boli. Maradzi nowe combo. Doskonale. Jest ten jeden ekspa do demona. Send help. A nawet send chleb. Najpierw się najadł, potem proszę spać do dest. O nie. Nie mów takich rzeczy. Uderza za blisko czy coś. Coś na ten counter nie robię. Matera. A, odejmuje force. Nice. Test. I pewnie zjeja. Jeżeli coś ma wysłowość, to podejrzewałbym zjeja w tej chwili. Nie to, tylko ostatni sobie. Maradzi i Fire Boost. Boosty w tym momencie są ok, bo i tak nie ma nic innego. Pewnie w pewnym momencie, jak zacznę znajdować jakieś bardziej przydatne umiejętności, to spasuję w tym. Mam 26 many, by the way, nie podoba mi się to. Ja mam tylko szczerą nadzieję, że jeżeli będziemy mieli tutaj jakiegoś bossa, to przed nim będzie zwykły punkt leczniczy. Bo jak nie, to będę lekko niepocieszony. Nie czuć obecności kogoś innego. Pojebie mnie. To jest dosłownie popierdoli mnie kropka tier. No, jeszcze jedno takie będzie git. O ile wszyscy dożyją oczywiście. Ale dożyją. Ampej się stakuje odpustami, no często takie, że są Ampej się stakuje odpustami. To była trójka, wezmę, zapiszę. W
resztę? Tak mi się wydaje. Czym wy jesteście? Macza. Czy ja chcę wiedzieć, że one są podatne na gunę prosto? I sprawdzać w ten sposób? Ale są podatne. Jest się. Idę. Oczywiście. Jaka kurwa Zanma? O mój święty Boże. Ile oni HP mają? Bo póki co widzę, że nieco za dużo. Weź mnie wylecz, kolegę. I ty też się wylecz. Wydaje mi się, że z tego, że te, że oni mają słabości na gumę, to rozsądnie jest mi bić w formie ludzkiej, a nie w formie demonicznej. Znaczy, tak, nie w formie demonicznej, tak, to miałem na razie. I generalnie mam też wrażenie, że dużo bardziej mi się po taka swoje zabić. Niekoniecznie takie to właśnie zrobiłem, ale cicho. No dobrze, 33 to nie jest jeszcze aż tak źle. A? Jeszcze drugi crossfire. Nice. Poszło trochę mniej dobrze niż miałem nadzieję, że pójdzie, ale... Matera Elfpust. No dobra, to jej przekażę teraz. O, osoba zasilni. Będziemy potrzebować więcej ludzi. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta implikacja. Matera Elfpust. I więcej się nie nauczyła na razie. Tak? Góra czy dół? Góra czy dół? Oj, tak, Exit Remake jest bardzo interesujący. I mean, to be fair, to niby tylko Fusion Spell, ale wciąż. Przejąć się tutaj. Attack failed. Bawi mnie, jak jestem pisane, że attack failed, pomimo, że to tylko pudło. Czy to coś jeszcze jest? Drama 7K. Słabe demony w okolicy. Można tu zacząć polowanie w polu. Czym to jest? Ze swojej formie walne może wyczuwać się przeciwników. Może polować na tej istoty wszystkiego w kwadrat. Kiedy pokonamy wszystkich przeciwników, pojawi się mitam, a jeżeli pokonamy mitamy, to dostamy dużo AP. Jasne. Ja
Wee. I must speed. O, to są jeszcze. Nice. Jeszcze nie wszystkie? Czy one się spawnują, czy ja je powinienem? Im before spawnują się, to wejście, wyjście z pokoju. Tak to wygląda. Spawnują się falami, okej. Dobra, i teraz czy ja coś skopałem, czy to jest tak, jak to powinno działać? Bo nie widziałem, żebym jakkolwiek apeki dostawał, to na pewno. Uważaj, tu powiedzmy jest... O, nie jest ten. Jak uda się dojść wszystkie fale, to masz... Okej. Mi się ewidentnie nie udało. Chyba to była ta brama, czyli chciałem na górę wejść na razie. O Jezu. A nie podoba mi się to, co widzę. Symulator speedrun połączony z hack. Oh no. To brzmi jak zdecydowanie zbyt duże połączenie. Matera? Dobra, udało się. Tutaj te macze nie są aż takie złe. W ogóle jest dużo demonów, których się nie widuje normalnie w swojej marzenie. Jakby jak kojarzę matę z niekoniecznie jakichś mainline'owych tytułów. O, a my cane. Myśleliście, że po prostu pozwolę wam zabrać mój skarb? O, damn. Fint, o my cane. Jeden. Jeden. Uciekł. No dobrze. Zdaje się, że to był random encounter? Spróbowałbym pewnie po swojemu wejść czego. No, nie będę raczej aż tak grindował. Z podkreśleniem słowa aż, tak? Nie mówię, że w ogóle, ale aż tak to raczej nie. Ciekawe, jak mamy test field transistor z Mechanex. Dobrze, wyjdzie, cześć Mechis. Tak zwana Civia, której nie będę pamiętał za jakieś 3 dni. Znaczy za jakieś 3 godziny. Powinno dać się położyć w tych łóżkach. Moim sennym zdaniem. Że ja tu w lewo nie byłem jeszcze? Zanma. Ulala. Menogursa. Ta Zanma jest bardzo bolesna. I
panie, przez to ptaszydła są też na zjazdko podatne. Nice. Matera? Yes. A to było niebezpiecznie blisko, mam wrażenie. Te ptaszydła trzymają katany, tak, bo zwierzęta z kataną pysku to najbardziej cool rzecz, jaka istnieje. Zapytajcie pana Miyazakiego. Jeszcze jedną dijkę może w siebie. YOLO! O, to było łatwiejsze niż myślałem. Piesia z mieczem, piesia z tarczą, teraz też z kataną. Elden Ring ma też wspaniałe ptasie z beczkami wybuchającymi. To wciąż jest okropne. Tu nie przejdę. A tutaj? Czy to w ogóle jest cokolwiek godnego uwagi? Jest mały terminal, to na pewno. Elden Ring jeszcze bardziej siedzi w P2B. P2B, w sensie monikarza. Co masz przez... plan to bajo, hej. Ja zazwyczaj kojarzę to jako albo wishlistę, albo ten. Albo backlog. Stąd takie zdziwienie. Co tu jest? Mother Force Boost. Hero Diapath Analyze. Tu jest ten Avoider. Może rzeczywiście wezmę sobie te. Mówię pytanie, czy każda z postaci osobno musi ten wykupywać? Zobaczmy. Tak, niestety tak. Nie wiem, czy nie dać hitowi tych hunt umiejętności, bo on jest taki bardziej fizyczny, mam wrażenie. I Argili dać też ta, też to bardziej supportowe. Anielskie. Cześć. Ja po prostu nie kojarzyłem tego tego skrótu akurat w tym kontekście. Coś tam jest. Jasne, soda. Już tego nie czuć. Dużo jest takich miejsc, gdzie coś niby jest, ale już tego nie ma. O mój święty Boże. Au. Zaczyna się dobrze. O, udało mi się uciec. Nieplanowanie, ale udało mi się uciec. O mój Boże. Gra SNT, w której można legitnie uciekać. Znaczy, wiem, że w wielu grach się da, tylko... niekoniecznie na najwyższym poziomie trudności. Ale i tak muszę z tego pośmieszkować. Pozwól mi wrócić do takich spotów, co ruszyliśmy nie do gry kontrolami. Nie mów mi takich okropnych rzeczy. Ja jestem. Ej, tu by jest ten. Tu jest zaraz przejście prawie do miejsca leczącego. Jest taki mowy Reginana. Udało nam się dotrzeć tak daleko. Dał nam pozwolenie, żeby was pożyć, jeżeli to możliwe. Dziwne. Czemu nie udało mi się was pożyć? Jesteśmy tu co?
Whitefire. To nie jest tak, że one są podatne na lotaczach. Nie ma to, że z tego co wiesz, tak? Doskonale. Lista życzeń to gry, w których ty... Gacha Bach, taki, których nigdy nie kończyłem, mamy są w kolejce. No, u mnie te pojęcia są zazwyczaj zamienne. Jolo. Okej, okay, udało się. O mój... Że ile was tu jest? Chcecie o tym porozmawiać? What? Ha? Czy oni są niewrażliwi na to, czy... Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy oni shieldują swoją własną słabość? Właśnie ja zabiłem tą poprzednią grupkę, która się zwojdowała i dlatego kwestionuję. Excuse me. O kurwa. O Boże, o kurwa. Wstawaj. Właśnie nie jestem pewien, czy to po prostu zostaje naturę i dlatego to tak zadziałało, czy kit diabeł. Okej, nie jest podatny na ogień. Żegnaj. Teraz chcesz go rzeczem mentalem. Nie jest na to podatne. Na sam też nie. Ale też. Wojdę mają. Dość nieprecyzyjny ten opis. Null fire attack z palty. Palty jak dla mnie implikuje, że działają konkretnie na ten, na ludzi, którzy są w drużynie. O, teraz to właśnie, nice. Pewnie się wyleczę raz ją na wszelki wypadek. Na każdy cel, tylko no właśnie tam miałem... Kurwa, krytną, naprawdę? Pomocy, gramiemy moje. Okej, okay. Czyli był na hita. Tak mi. Przynajmniej w miarę dużo wpadło generalnie. Ach, to było ciężkie. Ach, nie udało mi się wytworzyć. Cóż, romans mi też teraz groźni bezpieczeństwo. Więc pocy! Bo ja dostaniesz. Tam jest zamknięta.
Menogłosta. Czy ja przegapiłem ten? Przełącznik? Tu jest, ale to jest od tej wrót. Chyba. Tak. To jest mały terminal. Tu jest, okej, okej. To wygląda jak bardzo dobre miejsce, żeby skoczyć się polepleć. W takim razie. Materia to prawie jak materia, Final Fantasy 7 czy to ty? Aktywuj mnie to. Na materacu moja ulubiona protagonistka gier wideo? Czekajcie, muszę coś sprawdzić, żeby nie udopić się jakoś kompletnie. Tutaj sobie blokowałem dopiero co, więc mogę już... Tak, świeci na zielono, więc będę mógł ten przejść. Jest. Lecz się mnie! Czy ja chcę jakieś manty wziąć? Nie no, wszyscy mają chyba w tej chwili manty do levelowania, więc nie ma potrzeby. Dobra. Wypuśćcie mnie stąd, please. Czy ten dungeon jest jeszcze długi? Zdaje się, że powinniśmy bliżej końca niż dalej, ale cholera i wie. By się przydała, I guess. Pewnie mógłbym coś pokombinować. Nie to. Do tyłu. Tu w lewo i tędy. A póki co to mam wrażenie, że bardziej by mi się jakieś te rundy przydały. A jednocześnie domyślam się, że nie będzie mi dane skorzystać z tych mant, które mi je dają na tyle szybko. Tutaj coś jest. Krzynka. Pocik cały. Bogato. Jak na standardy jestem, to jestem bardzo zdziwiony, bo tutaj w ogóle nie wiem, co byłem z maną. Zauważyłem. Dopiero wiadomo, jeżeli zrobię jakieś duże zwiedzanie. Hello. Janana, we didn't come here to fight against you. Banana, we didn't come. My name is Bat. Remember it. It will be carved into your corpse. Panie Topesz. I've been dying for a snack. Come here. Oh no. Boję się. Asura Kamathos. Zobaczmy.
Aha, wygląda jak Edith. To też wygląda jak Edith. To wygląda jak Bok. A, magia jest trochę udopiona? Czy to po prostu ten boss tak mało dostaje? Nie, to magia jest udopiona. Doskonale. Gdzieś nie jesteś na. Zastanawiam się, czy nie zrobić głupiej rzeczy. Oczywiście. Dlaczego nawet nie jestem zdziwiony? Okej, Gunę zadaje więcej. To pewnie będę bardziej podatny na potencjalne ataki. Czy on po prostu nie ma osobności w takim razie? Bo na Gunę i fizycznie nie jest podatny. Ma na magię spory resist. Baby! Dobrze. A dobrze. Boję się tego garda trochę. Weź, weź do swojej zwykłej fanmechy. Siadł, siedzi. I daj mi, prawda? A, shit. Czy da się nie tylko do latania? Spróbuj się mi trafić. Spróbowałem. Spróbowałem tego. Maradzi. Idealna tura na wejście w ten. W demoniczną formę. Rozumiem. Optar będzie co tutaj wkurwia. To mocy. Gra mnie celuje. Domyślam się, że nie mogę mieć obu nas. Weź się wyrażasz na wszelki wypadek. Nie mam nas takowe, czy jej przyfarciłem, rozumiem. O, konfus. Niedobrze. Gdzie mam przedmioty na to? Panic Charm, Sleep. Łapaj. Nie będę kłamał, czuję się trochę udupiony przez swój build. Fajna lecz. To jest obszarowa i garda. Czy
końcowej. Bo Dice było ostatnio używał tego? Ostatnio używał ognia? Czy on po prostu będzie robił tak, że nie wiem, wchodzi w to gówno i potem najpierw ogień, potem lód? Zobaczymy. Jeżeli teraz użyję ognia, to następnie używam... Okej. Okay. Tutaj też przebija się przez gaz. Imbi for gunę. Handgunę. Najwniej czułem, że za którymś razem jakiś status mi wejdzie. Ale aż tak dobrze to nie ma. Nie za to tyle dobrze, że walka wygana. Łatwo. Stay away! Nom. Don't stop me. Now. This is the new law. We must devour those weaker than us. Heat! Why do you not kill Bat? According to the new commandment, your ally is correct. I don't want to. I don't like needless killing. Your name, tell me. Argilla. Argilla. I accept your tribe's proposal. The Maribel will ally themselves with the Embryon. Nana, you can't trust them. If I had more power... I am the one in charge here. Go tend to your wounds. Co? We thank you. Nie, Janana. Nie, czy powinienem coś. Thank you. Such beautiful words. Follow me. Nie, czy powinienem coś gdzieś w kasenkach. Czy było tłumaczone, co się dzieje, jeżeli ktoś właśnie próbuje zawiązać sojusz i daj mi na to dwie frakcje łącznie wyeliminują trzecią? Co się wtedy dzieje? Nie zdziwię się, jeżeli to będzie plot point i jeżeli to nie było jeszcze poruszane, ale to jest głośne zastanawianie się. Anahata, to prawie jak Anahita. That is the solid citadel. That is why even the brutes cannot overtake them. So that's why they can focus on attacking your tribe. All you gotta do is kill the boss. Well, that's what this slug is very careful. He never sets foot on the battlefield. That's no good. What do? The Maribel will create a diversion. While we distract the solids, sneak in and kill Mick. Nie wiem, czemu, ale też bawi mnie trochę, że jest sporo jakichś takich nietypowych imion, takich niepospolitych, rzadko spotkanych i tak dalej. Mick. Jak się gadało, to chyba Patero mogłeś go bić, bo już nie lata, wtedy na niego działało. Nie próbowałem, możliwe, że jest jak mówisz. To nie było zapisać. To nie było zapisane. Jak każda postać się w Emberie? Surf? Nie wiem w sumie. Czy o serfie bym mógł powiedzieć, że on pasuje? Dobra. Zapis i na dzisiaj sobie skończymy.
serw może nie być. Także na dziś to była tyle. We wtorek Sevik chyba streamuje, chyba że jeszcze odpoczywa. W środę Battle Network i potem się zobaczy. Nie wykluczam, że w tygodniu będą jakieś losowe partyzanckie streamy, ale to jeszcze się zobaczę. A na dziś to było tyle. Dziękuję za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.